wiemy, że przychodzi bardzo duża grupa ludzi, kilka tysięcy, mówi się o kilku tysięcy, a w kuluarowo mówi się nawet o kilkudziesięciu tysiącach. Jest to spore zagrożenie dla nas i nie powinniśmy robić tego pochopnie, tak jak teraz to robią rządy. Powinniśmy się bardziej skupić na repatriantach, na naszych Polakach, którzy mieszkają na Ukrainie, na Litwie. Oni są nam bliżsi kulturowo, a nie pokazywać wielkie serce, w cudzysłowiu, przyjmując osoby całkowicie z innej kultury, które mogą nam zagrażać. Mamy doświadczenia z krajów europejskich, takich jak Francja, Szwecja, gdzie tworzyły się po prostu getta osób zupełnie inaczej myślących, mające inne poglądy. Wzrosła przestępczość, wzrosła ilość gwałtów. Nie możemy do tego dopuścić. Jest do tego dopuścić. Dziękuję.